Siemane maneczko, ja jestem Manojek, wy jesteście wy, a dzisiaj gramy w Brawl Stars. No i moi drodzy, nie było mi tutaj prawie 2 miesiące. W kwietniu nagrałem jeden odcinek, ale wtedy walczyliśmy z Gabi o karnet. Ja naprawdę praktycznie przez 2 miesiące nie dotykałem Brawl Stars, czasami coś tam sobie pograłem, ale nie za dużo. Głównie dlatego, że po prostu mi się znudziło. Ale w ostatnich dniach troszeczkę więcej coś tam sobie wchodzę, sprawdzam sklepik, no i mówię... A nagram! Wyszły 2 nowe postaci, odkąd nie grałem i na które nie planowałem planować, więc dzisiaj wydamy prawie 250 zł, otworzymy 10 megaboksów i będziemy próbowali zdobyć dwóch nowych zadymiarzy. Czyli oczywiście panią Nani i pana Gale'a. No mam nadzieję, że chociaż jednego z nich uda mi się wydropić. Karty Google Play na nowego zadymiarza już wam chyba nie zdążę rozlosować. Pozostało 11 godzin, czyli jak to wrzucę, to już tego nie będzie. Ale myślę, że za 2-miesięczną przerwę spokojnie 2 pakiety po 170 gemów mogę wam rozdać w dzisiejszym odcinku. A żeby wygrać, jak zawsze wystarczy zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu Nani. No i przynajmniej raz dziennie sprawdzać, czy nie dostaliście serduszka, bo właśnie w taki sposób decyduje, czy ktoś wygrał, czy nie. Więc powodzenia. Wy oczywiście w komentarzach dajcie znać, czy może chcecie więcej znowu Brawl Stars na kanale. Jak zostawicie tutaj 100 tysięcy łapek w górę, to ja obiecuję, że Brawl Stars będzie codziennie. No, więc powodzenia, ja już nie przedłużam, lećmy kupić gemy i otwierać skrzynki. Dobra, żeby było mnie na wszystko stać, musiałem niestety kupić pakiet 950 gemów, co jest dość drogie, ale mamy jedną darmową skrzynkę, więc otwórzmy ją, może w niej coś wypadnie. Niestety nie. Ale tutaj mamy też sporo różnych gadżetów i ulepszeń. Jako, że ja mam 38 tysięcy golda, to jak tylko wchodzę i coś jest do kupienia, to kupuję. Mam już gwiezdną moc do Franka. Gąbka się nazywa. Kupmy jeszcze sobie tutaj gadżety. Miotacz klonów na pewno się bardzo przyda, bo Leon całkiem spoko jest tutaj zadymiarzem. I gadżet tutaj do kolejnej pani, który powoduje, że Jackie szybciej chyba biega. Super, mi się podoba. Pakietu odznak jeszcze nawet nigdy nie kupowałem i nawet nie wiem, czym jest, bo nigdy go nie otwierałem. Więc na początek kupmy sobie ofertę z 3 megaboksami i zobaczmy, czy może tutaj coś znajdziemy. I ja wiem, że łatwiej by było po prostu kupić sobie Nani, ale jak wiecie, praktycznie każdą postać na tym koncie po prostu zdobyłem i mam nadzieję, że tak będzie też dalej. No to co, klikamy kupuj, no i lecimy moi drodzy. W pierwszej skrzynce oczywiście jak zawsze nic, chociaż podwajacz żetonów na pewno się przyda. W drugiej skrzynce zatem... Jak zawsze, nic, 490 golda. Jak będziemy tak szybko lecieć, to nie wiem, czy w ogóle starczy 5 minut tego odcinka. Może tutaj coś. Nie, 515 golda. No to sporo golda dostałem, w sumie za 119 gemów to była naprawdę dobra oferta. No ale teraz musimy przejść tutaj i kupić jeszcze 7 mega skrzynek, chociaż teoretycznie mam takie same szanse w dużej skrzynce. Obiecałem, to zróbmy tak. Tak więc pierwsza jest kupiona. 419 golda. No pierwsza nie wyszła za dobrze. To było już 4, to jest 5 nasza dzisiaj. Nic, to będzie 6 teraz nasza dzisiaj. Mamy coś, to jest na pewno jakiś zadymiarz. Zwłaszcza, że mam aż 2 przedmioty. Czyli drogą matematyki możemy mieć jednego star powera albo gadżeta i postać. No bo chyba nie można mieć star powera i gadżeta. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję przynajmniej. Panie Boże Brawl Starsowy, proszę. Gadżet do ośmiopitowca. Dobrze, ale powiedzcie, że to będzie postać. To musi być postać. Nie no, ja nie wiedziałem, że tak się da. Totalnie mnie oszukano w tym momencie. Nie no, naprawdę? Dawno nie otwierałem skrzynek. Odkąd wyszły gadżety, to tak nie za dużo. No i nie wiedziałem, że tak można. Myślałem, że zawsze, że to albo to wypada, że nie może wypaść gadżet. Nie no, czuję smutek w tym momencie i to taki ogromny. No nie wiem, co mam powiedzieć. Ja już nawet nie pamiętam, czy to była 5 czy 6. Traktujmy to jako 6. Nic w 6. Może w 7 coś będzie, proszę. Nic w 7. To może w 8 coś będzie. Porobi się poważnie. To będzie 9. 9? Mam coś. Proszę. 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 Jest na moc. Do max. Okej, czyli zostaje nam już tylko i wyłącznie jedna skrzynka. Ja się naprawdę bardzo cieszę z gwiezdnych mocy, bo ja ogólnie bardzo lubię gwiezdne moce, mam ich mało. Mam wszystko inne, ale w tej 10 skrzynce, którą teraz właśnie otworzę, proszę! No nie. No to teraz przejdziemy chyba do Big Bo... A mam jeszcze jakieś w karnecie chyba skrzynki. No mam 2 skrzynki do otwarcia w karnecie, więc najpierw otwórzmy sobie tą. Oczywiście, że nic. Zobaczmy jeszcze może tą.
No nic, no robi się niebezpiecznie. Technicznie stać mnie jeszcze na nowego Sadymiarza z punktami mocy, co jest naprawdę fajną ofertą, ale no nie. Bo otwieram po prostu kilka jeszcze dużych skrzynek. Z tego co mi się wydaje, tutaj wiecie, po prostu szansa na trafienie postaci jest taka sama. Proszę. Proszę. No nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę jestem w totalnym szoku, aleluja i do przodu. Jak najbardziej pani Shelly i gadżecie, pani Shelly, dziękuję pięknie, ale postać poproszę. Tak, sprawdziłem, mam dokładnie taką samą szansę 0.57 na epickiego Sadymiarza i na legendarnego taką. No nic, no mam nadzieję, że coś padnie jednak z tamtych skrzynek. Jeszcze na trochę ich nas stać, więc na pewno jeszcze z 5 czy kilka otworzymy. No i lećmy po prostu z tym, nie ma co tutaj przedłużać. Oczywiście, że nie. Coraz mniej tego golda. Oczywiście, że nie. Nie no, proszę cię, bro starsiku, ja nie grałem tak długo w ciebie. Nagródź mi chociaż jednym nowym Sadymiarzem. Ile mam gemów jeszcze? Co? Co tam tak szybko poszło? To jest ostatnia skrzynka. Nic nie było. Trzeba doładować. Dobra, 170 gemów jeszcze na moje konto wpłynęło. Więcej nie zamierzam wydać na ten odcinek. Mówię to, proszę. Żartowałem, zamierzam wydać jeszcze 2 miliony złotych w przyszłych miesiącach. Naprawdę, gro, proszę. No nie, gadżecie, ty zły dzwonku recepcyjny. Po co miś ty potrzebny? Naprawdę, załamie się. Proszę, 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 proszę. Milion złotych wydam, naprawdę, na tą grę w przyszłym miesiącu. Gro, ja cię wcale nie oszukuję. Milion polskich złotych. Tylko daj mi coś. Nic mi nie dałaś, to już tyle jest. Jeszcze mogę coś tworzyć? Proszę, nie, nie mogę. Dobra, doładuję ostatnie 80 gemów. Zamkniemy się w 300 zł mniej więcej na ten odcinek. Ale coś na pewno wypadnie, 100%. Mamy gemy, to pozwoli nam na otwarcie jeszcze 3 skrzynek. Więc ja cię bardzo proszę. Zazwyczaj pierwsza skrzynka po doładowaniu gemów była szczęśliwa. Może tutaj będzie bardziej szczęśliwa. Nie, ale jak ja sobie pomyślę w sumie, że na wydropienie Sadymiarza mam 0.57% szansy, to to jest prawie nic, to jest niemożliwe go dropnąć ze skrzynki. No i nie jest to możliwe. Nie, no naprawdę, ja wydałem dzisiaj 1300 gemów, wydałem 300 zł i nie dostałem nic. To znaczy dostałem sporo różnych tutaj ciekawostek, jakichś gadżetów, jakichś, wiecie, ulepszeń, ale co mi po tym, kiedy ja tak naprawdę nie mam nic, co by mnie zadowoliło. Plus taki, że Gale'a można dropnąć z karnetu, więc być może kupimy karnet. Znaczy na pewno kupimy karnet w następnym odcinku, jak będziemy grali jeszcze. No ale, no nic, no chyba muszę iść i pograć nowymi rzeczami, no bo co ja więcej innego biedny zrobię, no. Starałem się jak mogę, wydałem ile mogę, a dostałem w nogę. Dobra, no to tak naprawdę jedyne co nam pozostało, to przetestować nowe rzeczy, które dostaliśmy, a jest ich kilka i na pewno będą dość pomocne w całej rozgrywce, zwłaszcza w rozgrywce, którą planuję tutaj zrobić, bo planuję zagrać Frankiem. A Frank, jak wiecie, jest postacią bardzo fajną, zwłaszcza na... Nie no, może nie zwłaszcza na solo, ale no jest okej na solo, ja nie będę narzekał absolutnie, zwłaszcza z 60 parkubami, wydaje mi się być dość potężny. Sporo oponentów tutaj widzę. Na górze jest pani Ems, która oczywiście może teraz odpalić tutaj ult, ale no nie no, aż tak to ci nie dam pokręcić się. Tutaj oczywiście jest też pan kolega, któremu też raczej wolałbym nie odpuszczać w taki dziwny sposób, ale chyba będę musiał, bo jest troszeczkę szybszy. Dobra, no jednak mi uciekł, zbejtował mnie jeszcze na ulta po drodze, więc to nie był mój najlepszy i najbardziej ulubiony tryb, ale tutaj jest pani Bibi, którą ja chętnie bym sobie dojechał. Ty mi nic nie zrobisz, koleżanko. Czy zrobisz? Zrobisz jednak. Co? Myślałem, że Frank jest potężniejszy w moich rękach, ale nie jest. Więc teraz muszę wziąć coś, co jest potężne, żeby nie było, że przegrywam. W sumie dostałem gadżet do Jackie, a Jackie nie grałem już naprawdę bardzo długo, więc warto by było przetestować panią Jackie. Oj tak. Zwłaszcza, że możecie nie wiedzieć, ale Manojek przez pewien okres czasu, nie za długi, ale jednak był Jackie numer 1 w naszym kraju, więc myślę, że to naprawdę było całkiem niegłupie. Dodam sobie speeda i będziemy się tak tutaj bili, chociaż ona ma chyba więcej damage'a. Dobra, no, dobrze, że uciekłem. Zwłaszcza, że tutaj są skrzyneczki za darmo, które ja sobie bardzo chętnie wezmę i teraz będę mógł się z nią bić, wiecie, na równych warunkach. No, więc byłem top 1 Jackie w Polsce, zaraz po tym jak wyszła. Też w Europie byłem, na świecie byłem całkiem wysoko, z tego co pamiętam. No, ale to wiecie, no, wystarczy po prostu dużo grać, jak wychodzi postać, zwłaszcza jeśli takowa postać jest na przykład dość mocno popsuta, a Jackie z tego co pamiętam taka była. Dobra, muszę się trochę przyspieszyć, bo zaraz mnie ta bi z tym kolegą na górze pokonają. Oj, ta Jackie tutaj na dole ma takie niemałe problemy.
wam powiem, więc ja bardzo chętnie bym ją ścignął, tylko nie wiem, czy to mi się uda. Wydaje mi się, że jeżeli ścigniemy tą Jekyll, tak naprawdę wygramy ten mecz, bo ona ma tam najwięcej. O, patrz na to, tutaj jest ta, a tutaj jest jeszcze koleżanka, którą ja wezmę i mamy teraz tyle par cubów, że tutaj już nic złego się stać nie może, więc tak jak myślałem, miało to sens, co zrobiłem. Oj, tak, tak, ale ten ult to nie miał absolutnie sensu. Oj, nie, nie. A, tutaj naprawdę, no nie jest zbyt trudno, znaczy... Dobrze nam się gierka po prostu ułożyła. Tamten Dynamite i tak będzie problemem, coś mi się wydaje. Znaczy, jeśli zacznie trafiać, ile to zada? Nie za dużo, całe szczęście. A tu jest jeszcze wieżyczka, ja muszę się podleczyć. Ty, no ja to mogę przegrać, wiecie? Czy to ze ścianki bije? Bije. To dobrze wiedzieć, bo już nie pamiętałem. No dobra, ja mogę tutaj sobie teraz skrócić i wydaje mi się, że zaraz i tak będziemy... No, dawaj tego ulta. Nietrafione, byczku! Łatwo. Łatwiutko. OP. Nie no, ułożyły się po prostu skrzyneczki, miałem przewagę, więc nie było aż tak trudno. No, ale jak na 2 miesiące niegrania praktycznie, myślę, że jestem zadowolony. Chociaż nie mogę być zadowolony ze skrzynek. To na pewno. Tak więc, kochani, to by było już na tyle z tego bonusowego odcinka, którego miało nie być, ale mówię sobie, stęskniłem się troszeczkę za Brawl Stars, więc nagram. No i dajcie znać, czy chcielibyście więcej Brawl Stars. Tylko nie wiem, wydaje mi się, że nowe konto byłoby najbardziej logiczne, no bo tak naprawdę co ja mam tutaj już robić, jak mam wszystko? Dajcie znać na jakieś, dajcie pomysły na jakieś fajne serie, pamiętajcie o konkursie, piszecie na niej w komentarzach, lajek, subek i wszystko, a ja już nie będę przedłużał. Kocham was wszystkich, fajnie było znowu dla was nagrać Brawl Stars. Trzymajcie się. Pa, pa!